My łączymy się z Wojciechem Jankowskim, korespondentem Radia Wnet z Lwowa, ale tym razem chyba w jednym z najgorszych miejsc, w jakich można obecnie przebywać na Ukrainie, Chersoń, okolice Chersonia, Czernobajówka, nie wiem gdzie dokładnie. Witaj Wojtku. Jestem w samym Chersonie. Witam cię Jaśmino, witam słuchaczy Radia Wnet. Powiedz proszę, co widzisz dookoła, jak wyglądał wjazd do Chersonia, droga? A, droga Jaśmino, to jest pół biedy. Przed chwilą, gdy telefon do mnie zadzwonił z Radia Wnet, ja leżałem na ziemi, schowany za samochodem, bo usłyszałem świst. A tyle wiem na razie bardzo... Uchadzicja pas na obstrzygu, tutaj krzyczą ludzie. Jest naprawdę tutaj nieciekawie. Są karetki gdzieś obok. Gdzieś obok spadła rakieta, ratują kogoś. Ja nawet nie wiem, jak to było przed chwilą. Widzę rozwaloną bramę. Jest rzeczywiście tu gorąco. Cherson jest chyba jednym z najkoszmarniejszych miejsc w tej chwili na Ukrainie. Tutaj co chwilę coś gdzieś spada i muszę powiedzieć, że po raz pierwszy chyba doznałem tego, czym jest mieszkanie w Chersoniu, jak się tutaj czują ludzie. Ja dzisiaj wyobraziłem sobie, że jest ruletka, jest się taką dziurką w tej ruletce, takim miejscem, gdzie wpada piłeczka. Tych cyfer jest już nie pamiętam ile, one są chyba czarne, białe i czerwone i ta kuleczka sobie tam biega, ktoś ją puszcza. A wiemy kto, to jest rosyjski okupant i strzela, czasami na ślepo, czasami nie. I ludzie, którzy mieszkają tutaj są taką właśnie dziurką w tej ruletce. W każdej chwili mogą stracić życie. Ja dotknąłem... Nie wiem, czy nie będę musiał przestać rozmawiać. Wojtku, udaj się w jakieś bezpieczne miejsce. My oczywiście będziemy jeszcze się z tobą łączyć. To faktycznie, drodzy państwo, sami słyszymy te odgłosy rakiet, które spadają na Chersoń. Chersoń, który z jednej strony został odbity przez ukraińskie wojska, a z drugiej strony kończę, jest chyba... Kończę, bo jest naprawdę źle. Dobrze. Udaj się w bezpieczne miejsce. A z drugiej strony to jest to miejsce, które jest cały czas atakowane. Jak słyszeliśmy, rakiety spadają i na centrum miasta, spadają na jego okolice. Będziemy oczywiście starać się jak najczęściej z Wojciechem łączyć i przekazywać tak naprawdę chyba piekło codzienności Chersonia, bo to był taki przedsmak tego, jak wygląda codzienność, jak wygląda życie ludzi, którzy zdecydowali się pozostać w miejscach swojego zamieszkania. Wojciech Jankowski to korespondent Radia Wnet, gospodarz studia Lwów, ale obecnie przebywający w Chersoniu.